Cześć, jestem Mateusz, jestem ambasadorem marki FM World i FM Mobile. Moja przygoda z tymi firmami zaczęła się stosunkowo niedawno, bo w czerwcu 2023 roku, czyli jest to od dzisiaj jeden miesiąc i już mogę z tej współpracy czerpać spore korzyści. A dzisiaj nagrywam to wideo, aby podzielić się z Tobą wiedzą na temat jednej z najlepszych ofert na rynku, której używam do oszczędzania pieniędzy na zakupach. Zastanawiacie się pewnie, jak to jest możliwe. Otóż FM World i FM Mobile oferują coś, co nazywa się FM Cashback. To program, który pozwala mi na otrzymywanie zwrotu części pieniędzy, które wydaję na abonament w FM Mobile. Te pieniądze, zwane cashbackiem, mogę wykorzystać w sklepie FM World na zakup świetnych produktów, a różnica, wykorzystując FM Cashback, jest naprawdę oszałamiająca. Ale nie bierzcie tylko mojego słowa za pewnik, bo chcę Wam to pokazać na konkretnych przykładach. Obecnie znajduję się na stronie simfm.pl w zakładce Moje produkty za cashback. Na tej stronie znajdują się produkty, które najczęściej kupuję za pomocą FM Cashback. Jest ich tutaj sporo, ale i tak jeszcze nie umieściłem wszystkich moich ulubionych produktów, ale są te, które chcę wykorzystać do dzisiejszego zamówienia, aby pokazać Ci, jak działa FM Cashback i jak możesz z tego naprawdę dużo skorzystać. W tym filmie pokażę Ci, jak możesz kupić te produkty za jedynie tylko 10% ich realnej wartości, bo właśnie tak działają zakupy w sklepie FM World z wykorzystaniem cashbacku, który otrzymujemy za opłacenie naszych faktur za abonament w FM Mobile. Przypomnę tylko, że na stronie simfm.pl znajdziesz aktualne promocje, które się obecnie znajdują i z których możesz skorzystać. Obecna oferta trwa do 30 września 2023 roku. Jest to promocja, która nazywa się Wakacje z FM Mobile, gdzie otrzymujesz w każdym abonamencie sieć 5G. Za najniższy abonament płacisz tylko 49,90, gdzie masz nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci oraz SMS-y i MMS-y, a dodatkowo otrzymujesz 20 GB internetu, a po opłaceniu takiej faktury otrzymujesz cashback o wartości 40 zł 57 groszy do wykorzystania na zakupy w FM World, które ja zamierzam teraz właśnie kupić. Ale zanim jeszcze to zrobię, to chcę Ci tylko przypomnieć, że na tej stronie znajdują się wideo poradniki, jak możesz skorzystać z tej oferty, jak założyć konto w sklepie FM World, jak podpisać umowę o nowy numer lub przenieść swój numer z obecnego operatora do FM Mobile oraz na samym dole strony znajdziesz aktualne dodatkowe promocje, które możesz wykorzystać podczas właśnie podpisywania tych umów. A aktualna oferta to 300 zł jednorazowego cashbacku, który automatycznie przyznany jest na Twoje konto w sklepie FM World. Dodatkowo podczas składania zamówienia możesz wykorzystać kolejny jednorazowy cashback w wysokości 100 zł, kiedy wpiszesz ten numer w miejscu na wpisanie vouchera. Wypełnienie takiego formularza zajmie Ci dosłownie 5 minut, a materiały, które mogą Ci pomóc podczas wypełniania tego formularza, znajdują się powyżej. Ja wracam na stronę z produktami i rozpoczynam swoje zakupy z wykorzystaniem cashbacku. Pierwszym produktem, który dodam dzisiaj do koszyka, jest perfuma męska Intense o numerze 457 o pojemności 50 ml, a dokładny kod tej perfumy znajduje się poniżej. Kod ten możesz wykorzystać do prostego znalezienia tego produktu w sklepie FM World. Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci znalezienie tego produktu i dodanie go do koszyka, utworzyłem poniżej przycisk, który bezpośrednio przeniesie Cię do sklepu do tego konkretnego produktu. Zanim kliknę przycisk dodaj, chcę Ci tylko powiedzieć, że aby kupić te perfumy, potrzebujesz najpierw założyć konto w sklepie FM World. Kiedy masz już swoje konto, możesz się na nie zalogować, tak jak ja teraz jestem zalogowany. W sklepie widać aktualne promocje, które są, tak jak na przykład dzisiaj jest promocja dnia na perfumy Pure Royal, gdzie można kupić pierwszą sztukę po normalnej cenie, a drugą perfumę otrzymujemy 50% taniej. Promocje tego typu są praktycznie każdego dnia. W każdy dzień jest jakaś inna promocja. Ostatnio było na przykład minus 25%
dostępna w całą serię Sun & Care, a więc warto logować się każdego dnia do sklepu i sprawdzać, jakie są aktualne promocje, a powyżej widać stan mojego konta rabatowego, czyli cashback, który uzbierał mi się na moim koncie w sklepie FM World. Jest to 431 zł otrzymane od FM Mobile. A więc tak jak mówiłem wcześniej, ty również możesz z tego korzystać. Pamiętaj, aby najpierw założyć konto, tu jest przycisk rejestracji, poniżej masz aktualne promocje i ty też możesz ten cashback bardzo szybko uzbierać na swoim koncie w sklepie. Ok, a więc kiedy mamy już konto, jesteśmy na nim zalogowani, używając tego menu możemy wyszukać konkretnych produktów, które nas interesują, dodać je do koszyka i zakupić w bardzo korzystnych cenach, wykorzystując dodatkowo do tego cashback. Różnorodność tych produktów możesz sprawdzić właśnie tutaj w sklepie po kliknięciu w odpowiednią zakładkę, która cię interesuje, a ja tymczasem, żeby nie tracić czasu, mam już przygotowane te produkty na tej stronie i gotowe przyciski do dodania tych produktów do koszyku. A więc zamawiam. Przy odpowiedniej perfumie, którą chcę zamówić, klikam sobie dodaj. Otwiera mi się strona już na tym konkretnym produkcie, który mnie interesuje. Teraz sobie klikam tylko, ile tych produktów chcę dodać do koszyka. W tym wypadku interesuje mnie tylko jedna sztuka tej perfumy, więc sobie tutaj tym plusikiem i minusikiem wybieram pożądaną ilość i klikam dodaj produkt. W tym momencie widzimy, że produkt wskoczył nam tutaj do naszego koszyka i jest to wartość 67,20. A dodatkowo otrzymamy za ten produkt 54 punkty, a o wykorzystaniu tych punktów opowiem w kolejnych filmikach. Chcę jeszcze dodatkowo próbkę tej perfumy i aby to zrobić, przejdę na moją stronę, skopiuję sobie kod, który mnie interesuje, przejdę do zakładki sklepu FM World i teraz tutaj w tej lupie wkleję sobie ten numer tego konkretnego produktu, który mnie interesuje i jak widzimy poniżej wyskakuje mi właśnie ten dokładny produkt, który chcę zakupić. A więc klikam sobie jego, otwiera mi się strona z tym produktem, dodaję jeszcze tylko ilość sztuk, która mnie interesuje i klikam plusik. Możemy zaobserwować, że próbka została dodana do koszyka. Kolejny produkt, który chcę zakupić, jest to perfuma damska o numerze 5. Aby znowu nie tracić czasu na wyszukiwanie tego produktu w sklepie FM World, to kopiuję sobie kod tego produktu i wklejam w sklepie znowu w miejscu lupy. I widzimy tutaj, że jest to perfuma damska Intense o numerze 5, 50 ml. Klikam sobie i znowu jestem przeniesiony na stronę tej perfumy. Ponownie dodaję sobie jedną sztukę do koszyka i klikam tutaj koszyk. W podsumowaniu widzimy, że moje obecne zakupy są o wartości 136,20 zł i otrzymam za nie 109 punktów. Ja teraz sobie szybciutko dodam wszystkie produkty, które potrzebuję dzisiaj zakupić i za sekundkę będę kontynuował to wideo. Właśnie dodaję już swój ostatni produkt do koszyka, a więc skopiowałem sobie jego kod i wklejam sobie go tutaj w wyszukiwarce. Pokazuje mi się, że jest to żel pod prysznic, który właśnie potrzebuję sobie kupić. O, dodatkowo widzę, że jest w promocji minus 30%, także bardzo się z tego powodu cieszę. Jest to kolejny powód, dla którego warto kupować produkty w sklepie FM World. I mogę dodać go tak, jak pokazywałem poprzednio, czyli klikając sobie tutaj plusik lub nacisnąć poniżej tutaj jego nazwę, gdzie przeniesie mnie konkretnie na ten dany produkt. Wybiorę sobie tutaj plusikiem ilość sztuk, która mnie interesuje i kliknę sobie tutaj dodaj produkt. Kiedy zmienia nam się tutaj nazwa na zmień ilość, to znaczy, że nasz produkt został dodany już do koszyka. Na tej stronie znajduje się też szczegółowy opis tego produktu, z którym przed zakupem możesz się zapoznać. Ok, sprawdzę sobie teraz mój koszyk, jak on wygląda. Widzimy, że wartość moich wszystkich produktów to 343 zł, a punkty otrzymam to 209,68. Poniżej mogę sobie przejść do tego koszyka, aby zobaczyć te produkty i tutaj poniżej mogę sprawdzić całą zawartość mojego koszyka. Sprawdzę sobie, czy wszystko mi się zgadza. Dzisiaj zamawiam tą perfumę, tutaj próbkę do tej perfumy, tą perfumę, próbkę do tej perfumy, tą perfumę i próbkę do tej perfumy. Dodatkowo zamawiam dwa eleganckie etui na te próbki. Dodatkowo zamawiam sobie antyperspirant w kulce. Zamawiam sobie jeszcze dodatkową próbkę z jednej perfumy i jeszcze żel pod prysznic. Po sprawdzeniu zawartości koszyka widzę, że brakuje w nim jeszcze
czterech próbek, które miałem zamówić, a więc muszę je sobie szybciutko dodać, a nie ma z tym żadnego problemu, bo wystarczy przejść na górę tej strony i w lupce wyszukać pożądanego przez nas produktu i dodać go do koszyka. Ok, dodaję ostatnią próbkę do koszyka i już sprawdzam swoje podsumowanie. Obecnie jest to 350 zł wartości mojego koszyka. Sprawdzę sobie jeszcze szybciutko, co w nim się znajduje, czy teraz jest już wszystko na 100%. Widzę, że już teraz na pewno wszystkie produkty są w koszyku. Możemy podejrzeć jeszcze szczegóły naszego zamówienia. Ja widzę, że moja waga całkowita mojej paczki, która do mnie przyjdzie, to około 1 kg. Punkty, które otrzymam, to 209,68. Obecna kwota faktury to 350 zł i 32 grosze i że razem do zapłaty mam 350,32 grosze. Ale tą kwotę musiałbym zapłacić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie miałbym do użycia swojego cashbacku. A jeśli mamy cashback, tak jak w moim przypadku, to możemy go w tym momencie właśnie użyć. Aby to zrobić, klikam przycisk tutaj użyj rabatu. Możemy zaobserwować, że jest to cashback, który został przyznany mi poprzez podpisanie umowy w FM Mobile. Data wygaśnięcia tego cashbacku to 31 stycznia 2024 rok, czyli gdybym dzisiaj nie chciał robić tych zakupów, to mam jeszcze wiele miesięcy na to, aby go wykorzystać. Tutaj widać całkowitą kwotę tego cashbacku, która jeszcze pozostała mi do wykorzystania na zakupy, a tutaj, że jest to cashback, który został przydzielony na moje konto w sklepie FM World. Aby wykorzystać ten cashback, wystarczy zaznaczyć odpowiedni kwadracik, który odpowiada konkretnemu cashbackowi. Z racji, że wartość moich zakupów to 350 zł, to mi tutaj wystarczy zaznaczyć te dwa kwadraciki, aby pobrało kwoty z tych dwóch cashbacków, które osobno zostały mi przydzielone. Kiedy mam już zaznaczone te kwadraciki, klikam sobie zapisz i ponownie zostaje podliczony mój koszyk i kwota, którą muszę zapłacić za te wszystkie produkty, które w tym koszyku się znajdują, a jest ich tutaj naprawdę sporo. Zobaczcie sami, jak wyglądają zakupy w sklepie FM World przy użyciu cashbacku. Wartość mojej faktury to 350 zł, a ja za tą fakturę zapłacę tylko 35 zł i 18 groszy, bo kwotę 315 zł i 14 groszy pokryje mój cashback. A więc taka jest moc tego cashbacku i tak przyjemnie robi się zakupy w sklepie FM World po podpisaniu umowy o telefon czy internet w FM Mobile. Okej, bo już nie mogę się doczekać, aż w końcu zamówię te wszystkie produkty i przyjdą do mnie do domu, a więc schodzę sobie poniżej i klikam przycisk złóż zamówienie. Tutaj znajdują się jeszcze proponowane produkty, które mogę domówić teraz do koszyka, ale akurat nie chcę ich zamawiać, więc klikam tutaj złóż zamówienie. W tym momencie przeniosło nas do strony z podsumowaniem naszego zamówienia, gdzie możemy sprawdzić poprawność naszych danych. Te dane automatycznie zostały dodane przez system, a są to dane, które podaliśmy podczas zakładania konta. W tym miejscu możemy zaznaczyć, jeśli chcemy, fakturę elektroniczną, która nie zostanie wtedy dołączona do naszych zakupów jako kartka papieru i myślę, że warto wybierać tą opcję. A gdybyśmy chcieli otrzymać naszą paczkę na inny adres niż ten, który podaliśmy podczas zakładania konta, to tutaj możemy sobie nacisnąć plusik i dodać ten inny adres. U mnie wszystko się zgadza, a więc tylko klikam przycisk dalej. Zostaliśmy przeniesieni na stronę, na której możemy wybrać sposób dostawy naszej paczki. Mamy tutaj kilka możliwości. Możemy na przykład odebrać sobie sami produkt w showroomie, który znajduje się we Wrocławiu, ale oczywiście ja nie będę tego robił, bo nie będę jechał specjalnie po te produkty do Wrocławia, dlatego wybiorę sobie coś spośród albo kuriera GLS, albo paczkomaty InPost. Z racji, że mi najbardziej odpowiadają paczkomaty InPost, to właśnie zaznaczę sobie z tej rubryczki odpowiednią ramkę. Trzeba tylko zwrócić uwagę, w jaki sposób chcemy zapłacić za te nasze produkty, czy będzie to przelew natychmiastowy, który możemy zaznaczyć tutaj lub tutaj. Czy ma to być pobranie, gdzie zaznaczymy sobie tutaj, jeśli będzie to GLS, albo tutaj, kiedy będzie to InPost, czy jeśli chcemy zrobić przelew za pomocą bramki i moje, no to kiedy ma do nas przyjechać GLS, to klikamy tutaj, a kiedy paczka ma trafić do paczkomatu InPosta, klikamy tutaj. To, co możemy akurat w tym momencie zaobserwować, to wszędzie są same zera, a to dlatego, że moje zamówienie przekracza kwotę 200 zł, przez co wysyłka moich produktów do mnie nic mnie nie kosztuje. Jest to
kolejny powód, który przemawia za tym, że mogę bezproblemowo robić zakupy w sklepie FM World. Jeśli wartość mojego koszyka, wartość moich produktów, które bym zamawiał, które miałby do mnie przyjść, byłyby za niską kwotę, za na przykład 50 zł, 70 zł, za 100 zł, to musiałbym dodatkowo zapłacić za tą przesyłkę 18 zł. W moim przypadku zakupy przekraczają 200 zł, więc mam za darmo. Ok, czas wybrać pożądaną metodę dostawy. W moim przypadku jest to InPost i przelewy 24, które umożliwiają mi płatności blikiem, co widać tutaj na obrazku, a więc zaznaczam sobie tutaj i klikam dalej. W tym przypadku, kiedy wybrałem opcję dostawy paczkomaty, system podpowiada mi, że może pobrać lokalizację, w której obecnie się znajduję i zaproponuje mi paczkomaty, które znajdują się w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Klikam sobie Allow, a jeśli chcesz wybrać odpowiedni paczkomat ręcznie, to kliknij tutaj Don't Allow i wybierz paczkomat z tego menu. Możesz skorzystać z opcji, aby użyć ostatniego paczkomatu, który użyłeś podczas ostatnich zakupów. Tutaj możesz wybrać najbliższy, ale ja w tym momencie kliknąłem, że nie udostępniaj mojej lokalizacji, więc w tej chwili system nie będzie wiedział, gdzie się znajduję i nie zaproponuje mi odpowiedniego najbliższego paczkomatu. Mogę wybrać paczkomat z listy lub znaleźć go samodzielnie na mapie. To użyję może w tej chwili opcji wybierz z listy. Pojawiła nam się tutaj taka ramka, w której trzeba wpisać miasto i wybrać swój odpowiedni paczkomat, na który chcemy otrzymać naszą paczkę. Ja wybrałem już swój paczkomat i klikam przycisk dalej. W tym momencie możesz przekazać jeszcze jakąś darowiznę na pomoc dla Ukrainy. Ja tutaj akurat pomijam ten krok, więc klikam sobie pomiń. Następnie zostałem przekierowany na podsumowanie całej mojej płatności, gdzie widzę wszystkie najważniejsze informacje. U mnie wszystko się zgadza. Wystarczy, że teraz tylko zaakceptuję wszystkie regulaminy i kliknę poniżej przycisk zamawiam i płacę. Teraz znajdujemy się już na stronie płatności, gdzie należy kliknąć przycisk opłać. Następnie wybierz dogodną dla Ciebie płatność i zapłać za ten produkt. W moim przypadku jest to blik. Teraz potwierdzam na aplikacji swój przelew i wszystko będzie za sekundkę zatwierdzone. Tak jest, płatność została zrealizowana, mogę wrócić do sklepu. Dziękujemy za złożenie zamówienia, a poniżej mamy informację, że nasze zakupy są już pakowane i za niedługo trafią do nas, do domu. Na swoją skrzynkę pocztową otrzymałem jeszcze maila ze sklepu z podsumowaniem całych moich zakupów i wszystkich produktów, które kupiłem dzisiaj w FM World. Możesz jeszcze teraz na stronie kliknąć miło mi, wracam na zakupy, zostaniesz ponownie przeniesiony do strony sklepu FM World, gdzie widzimy teraz stan konta naszego rabatu, gdzie zostało mi jeszcze 116 zł rabatu, które mogę wykorzystać na zakupy, a w menu po prawej stronie, tutaj gdzie są te trzy kreski, możemy podejrzeć historię naszych zamówień. Kiedy klikniemy sobie w ten przycisk, widzimy naszą historię i możemy sobie podejrzeć nasze ostatnie zakupy. Ja za ostatnie zakupy zapłaciłem 24 zł, a dzisiaj 35, a zrobiłem naprawdę mega zakupy. Widzimy tutaj jeszcze status naszej wysyłki. Tutaj pierwsza oczywiście do mnie już paczka doszła, a dzisiejsza ma jeszcze status do wysyłki. A kiedy sobie tutaj klikniemy, widzimy poniżej wszystkie produkty, które zamówiliśmy w tej paczce. W prawym rogu znajduje się jeszcze takie menu, w którym możemy ponowić takie zakupy, anulować nasze zamówienie lub ewentualnie złożyć reklamację dotyczącą tego zakupu. Na sam koniec przypomnę Ci tylko jeszcze, że aby skorzystać z tych wszystkich ofert, tych produktów, z tego cashbacku, który umożliwia Ci naprawdę tanie zakupy, to pierwszy krok, który musisz podjąć, to musisz zarejestrować swoje konto w sklepie FM World. Aby to zrobić, przejdź na stronę simfm.pl i kliknij na przykład tutaj ten przycisk w górnym menu rejestracja konta. Kiedy klikniesz ten przycisk, zostaniesz przeniesiony na stronę sklepu FM World, gdzie trzeba wypełnić formularz i zarejestrować swoje konto. Możesz zrobić to sam, a możesz wspomóc się poradnikami, które przygotowałem dla Ciebie na stronie simfm.pl. Poniżej znajdują się wszystkie poradniki, z których zachęcam Cię, abyś skorzystał. W tym wideo pokazałem Ci, jak możesz wykorzystać swój cashback, który otrzymujesz za przeniesienie swojego numeru do FM Mobile lub wzięcie nowego numeru lub podpisania nowej umowy o internet. Ja swoje numery już przeniosłem do FM Mobile i korzystam z FM Cashback. Teraz kolej na Ciebie. Załóż konto w sklepie FM World, przenieś numer do FM Mobile i ciesz się z oszczędności, które otrzymasz.